Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a 2 razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na celowniku jest pułkownik dr Andrzej Łydka. Czołem, Andrzeju. Czołem. Tu sprostuję, podpułkownik. Podpułkownik. Oczywiście grzecznościowo. Andrzej jest już na emeryturze, podpułkownikiem rezerwy, doktorem nauk o bezpieczeństwie, oficerem dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Jak samo sobie bardzo często mówi, pasjonatem historii wojskowości, związanym ze Stowarzyszeniem Historyków Wojskowości. No i weteranem, uczestnikiem wielu misji poza granicami naszego kraju. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym wszystkim, jak się zmieniają nasze siły zbrojne, no bo cały ten konflikt zbrojny w Ukrainie pewne rzeczy może nam zdecydowanie wskazywać. Czy podzielasz tutaj tę opinię, że powinniśmy i to już, a nawet jesteśmy w pewien sposób spóźnieni z wyciąganiem właśnie wniosków, bo przecież mamy dość sporo tych zapowiedzi dotyczących chociażby i zwiększenia stanu osobowego samego wojska, zakupów pewnych, dyslokacji jednostek. Dziać się ma tak naprawdę wiele. Ogólnie rzecz biorąc, tak, dzieje się dookoła bardzo dużo. Ja tak na początku chciałbym przypomnieć pewien to jest truizm, że wojsko jest zawsze bardzo dobrze przygotowane do tej wojny, która była poprzednio. I pamięta wojsko tą poprzednią wojnę, nowinki wchodzą zawsze z oporem. Dlatego podczas realnych działań najszybciej się do sytuacji przystosowują podporucznicy rezerwy. A dlaczego? Ponieważ u żołnierzy zawodowych oni są szkoleni, są wpajane regulaminy, są wpajane doktryny i tak dalej, a w nowej wojnie okazuje się, że tych regulaminów i doktryn nie uzgodniono z aktualnym nowym przeciwnikiem. I ci rezerwiści, którzy nie są aż tak dobrze wyszkoleni, przyjmują rzeczywistość taką, jaka jest i się do niej dostosowują, w odróżnieniu od kadry zawodowej, która przez, jak to pokazywały zresztą i poprzednie wojny, gdzie Wojsko Polskie brało udział, usiłują do nowej wojny stosować stare rozwiązania. Dopiero po jakimś czasie zaczynają rozumieć, że to już nie jest tamta wojna, to jest ta nowa. My na chwilę obecną są prowadzone pewnego rodzaju prace, bo wiadomo, wojsko się cały czas powinno uaktualniać, update'ować. Bardzo dużo zrobiły misje, ponieważ one pokazały, co jest ważne dla żołnierza. Jeżeli chodzi nawet o wyposażenie indywidualne, to jest też truizm, ale przecież bardzo wielu ludzi jeszcze pamięta wyposażenie żołnierza, te tornistry na szelkach, te koce zrolowane i tak dalej. Mimo wszystko udział od drugiej połowy lat 90. w misjach, w operacjach stabilizacyjnych wymusiło na polskiej logistyce nadgonienie według mnie kilkudziesięcioletnich zapóźnień. Mówimy o wyposażeniu żołnierza, choćby o czymś takim jak wyposażenie żołnierza. To już to może nie jest tajemnicą, bo sam usłyszałem jako anegdotkę, że podczas bodajże pierwszej czy drugiej zmiany do polskiego kontyngentu wojskowego w Kosowie przed okresem zimy polska logistyka dostarczyła piecyki do namiotów, tak zwane kozy, o czym transport tam wjechał na peron i przy otwarciu wagonu się lekko to wysypało. Sojusznicy byli zdumieni, czym wojsko polskie dysponuje. A to był już początek, było nie było XX wieku. Także tu, jeżeli chodzi o misje, one wymusiły pewne działanie, to widzimy nawet po mundurach, służby logistyczne, można powiedzieć, wzięły się za uaktualnianie wyposażenia, chociaż z drugiej strony, tak patrząc, najszybciej to idzie obecnie Wojska Obrony Terytorialnej, ponieważ tam, można powiedzieć, mieli może troszeczkę krótszą ścieżkę, ale też jest inna kultura kierowania, bo oficerowie wojsk specjalnych są bardziej nastawieni na to, jak zrobić i zrobić to w czasie wymaganym. I nie uważają, zgodnie z zasadą napoleońską, jakiejś przeszkody za przeszkodę. Po prostu nie uważają i oni idą dalej. Ale to są żołnierze wojsk specjalnych, którzy akurat teraz budują te Wojska Obrony Terytorialnej. Troszeczkę one są inaczej zbudowane również od środka w porównaniu z tradycyjnym wojskiem, jego hierarchią. Mówię tak troszeczkę to ze zgryźliwością, no ale podczas służby wojskowej miałem okazję zaobserwować działanie i w kraju, działanie na misji, zderzenia różnych mentalności, że się tak wyrażę. Bo na misji też się zdawali ludzie z taką mentalnością czysto garnizonową, typu przyjdź jutro, dzisiaj nie mam czasu, jeżeli chodzi o wydanie jakiegoś środka zaopatrzenia. No ale w jaki sposób to wojsko się dostosowywało. No tu jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, pozwoli, że będę mówił na Ukrainie, bo jestem troszeczkę tradycjonalistą. Mam nadzieję, że tam mamy naszych oficerów, którzy obserwują tą wojnę z troszeczkę krótszego dystansu. Mówię, obserwują reakcje Ukraińców, obserwują ich sposoby działania. No, skoro można było wysłać oficerów, którzy tak robili podczas konfliktu domowego, przypuśćmy w Hiszpanii w latach 36-38, że Polska wysłała oficerów, żeby zaobserwowali, jak wygląda działanie, jak wygląda użycie tamtych środków walki w tamtych warunkach wojny domowej, która w sumie była również normalnym konfliktem symetrycznym, to być może obecnie również jesteśmy zasilani informacjami, jak to się mówi, z pierwszej ręki, a niekoniecznie poprzez przetrawienia przez raporty innych państw, które no czasami udostępniają, czasami nie, czyli mamy po prostu dane z pierwszej ręki. Ja obecnie, przypuśćmy, pracuję nad takim artykułem dotyczącym ochrony konwojów logistycznych, co jest tematem aktualnym na misji i aktualnym obecnie na terenie Ukrainy. Tam oni mają od 2014 roku, zdobywają doświadczenia, ale to są ich doświadczenia, bo bazuje na dokumentach amerykańskich z okresu misji i ukraińskich, przypuśćmy, instrukcjach, które zostały wytworzone na podstawie doświadczeń z antyterrorystycznej operacji. Na razie mi się nie udało znaleźć naszego polskiego dokumentu w tym zakresie, ale może ktoś nad nim pracuje. Andrzeju, pułkowniku, doktorze, nie wiem, czy masz świadomość, taka ciekawostka, nie wiem też, czy wiedzą o tym nasi słuchacze. No ja osobiście, czego nie ukrywam, zresztą no, jestem związany mocno z Górnym Śląskiem i tak naprawdę dopiero jakiś czas temu dowiedziałem się, że Górnoślązacy brali udział w wojnie domowej w Hiszpanii. Nie mam tylko tak naprawdę do końca pewności, czy po jednej, czy po obu stronach. Mogli brać po obydwu stronach, bo ochotników wysyłały i, jak to się mówi, Rzesza swoich i Komunistyczna Partia Polski też swoich. Tutaj też mamy dość taką, bym powiedział, ciekawostkę, odniesienie też do czasów dzisiejszych. Ale chciałbym wrócić do tematu misji. No, obaj jesteśmy weteranami. Z racji naszej naukowej aktywności, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, spędziliśmy wspólnie sporo nocy, kiedy zamiast spać w jednym pokoju, to tak naprawdę oddawaliśmy się najróżniejszym dysputom. Więc właściwsze było określenie długie nocne Polaków rozmowy, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Niech będzie. Ale ja bardzo sobie ceniłem, kiedy ten przypadkowy zazwyczaj dział był wspólnie razem z tobą. Rozmawialiśmy o bardzo wielu rzeczach, rozmawialiśmy też o misjach i ja tutaj zdanie mam znacząco, wydaje mi się, że podobne do twojego, ponieważ twierdzę, że mimo pewnych opinii, że być może dzisiaj za bardzo ekspedycyjni jesteśmy, a bardziej powinniśmy pilnować własnego terytorium, to śmiem twierdzić, z racji też doświadczeń własnych, rodzinnych, przyjacielskich i tak dalej, że to misje spowodowały, że faktycznie taką twardą, silną nogą weszliśmy do NATO. Zmieniło się właściwie wszystko, o czym też w pewien sposób wspominasz. I mentalność, i wyposażenie, i te wszystko, co związane z tym tak zwanym pojedynczym żołnierzem, ale również i współdziałanie. Współdziałanie w ramach własnego komponentu narodowego, jak i współpracy międzynarodowej. Z sojusznikami. Mówimy o języku angielskim, mówimy o wspólnych procedurach, o przyjmowaniu, o zaimplementowaniu tych standardowych procedur operacyjnych, które w Polsce wcześniej nie funkcjonowały. Misje wymusiły, można powiedzieć, na żołnierzach nawet jeszcze raz przewertowanie regulaminów, tych prostych regulaminów walki. Ja mówię o ubezpieczeniu. Jak patrzymy na nas, przypuśćmy, na Ukraińców. Oni mają od 2014 roku tą antyterrorystyczną operację mieli i tam wymieniały się jednostki. Oni byli w stanie przygotować, można powiedzieć, przeszkolić, mówiąc tak wulgarnie, nieładnie, przepuścić przez ten front, przez te 6-miesięczne tury, w sumie około 800 000 żołnierzy. I oni w 2022 roku dysponowali nawet w rezerwach swoich ludźmi, którzy mieli doświadczenie bojowe. Nie z książek, nie z filmów, tylko takie normalne doświadczenie bojowe. Z tych ówczesnych walk, można powiedzieć, pozycyjnych, bo wtedy były tam, można powiedzieć, ta wojna pozycyjna, niemniej jednak każde działanie realne jest na tyle, różni się od poligonu, od ćwiczeń. bo na ćwiczeniu tak faktycznie przeciwnikiem to jest ta kontrola z tyłu, która przyjdzie sprawdzić, czy akurat dobrze żołnierz się przygotował. W czasie realnych działań, czy to jest ta operacja antyterrorystyczna, czy to jest działanie podczas operacji poza granicami państwa, mówimy o operacji stabilizacyjnej, gdzie przeciwnik nie jest umowny, gdzie jest zagrożenie, również ten żołnierz tak faktycznie on dopiero wtedy sam siebie sprawdza. Z tym, że my też na misję nie sprawdziliśmy wszystkich, bo zgodnie z polskim prawem wyjeżdżał ochotnik. Co prawda wyjeżdżały pododdziały i dowódca mówił, jedziecie ze mną, brygada, batalion dostał polecenie wystawić kontyngent. Z tym, że też uzupełniano te pododdziały różnymi ludźmi, także czasami to szły zlepki, one się zgrywały dopiero tam, dopiero na misji. Pod względem administracyjnym, to logistyka, to twierdzę, że kontyngent był zgrany dopiero w 5. miesiącu zmiany, a w 6. już była rotacja, w 6. miesiącu. Ale to nam pozwoliło też Polsce te kilkadziesiąt, te 20 parę tysięcy ludzi, którzy przeszli przez Irak, przeszli przez Afganistan, przeszli przez ten reżim działania, kontroli nad sobą w sytuacji zagrożenia, jest to jakiś polski kapitał. Pytanie, ilu z tych ludzi zostało w armii, ilu, mówiąc w cudzysłowie, no, zdołano się pozbyć, bo kiedyś szeregowi służyli do 12 lat i nie ma, jak to się mi przeproś, musieli być zwalniani. Czyli na ile Wojsko Polskie sobie to jakby zaimplementowało, ilu z tych żołnierzy po Iraku, po Afganistanie zdobyło stopnie podoficerskie, czy poszło na kursy oficerskie, są teraz już oficerami, ale z bojowym doświadczeniem. To jest taka analogia, jak w 18-19 roku pchano na kursy oficerskie byłych legionistów, tych szeregowych strzelców z Legionu, którzy mieli ukończone szkoły średnie, mieli ukończone uniwersytety, ale nie byli tam strzelcami. Mieli doświadczenie z poziomu strzelca, ale w 18-19 roku przeszkolono ich na oficerów i oni w wojnę polsko-sowiecką wchodzili już jako podporucznicy, ale z doświadczeniem bojowym. Więc pytanie, na ile wojsko jakby nawet samo wykorzystuje to, co ma. Ten zasób, który posiada. Czy nasz system ewidencyjny potrafi wyłuskać z automatu, że ktoś ma doświadczenie misyjne? Czasami to można, bo się wpisze, czy ma wszyscy oznaczeni gwiazdą Iraku, czy gwiazdą Afganistanu, to teoretycznie to może wyjść. No, ale nie wiem, czy ktoś robił takie analizy, ilu tych ludzi dalej jest szeregowymi, czy młodszymi podoficerami, a wojsko się zasila w wolne miejsca ludzi, bierze ludzi z cywila, mając jeszcze tego typu, można powiedzieć, potencjał w sobie. To jest niestety pewnego rodzaju smutny taki element, który też poruszam niejednokrotnie w swoim podcaście, czyli te marnowanie trochę potencjału i kapitału ludzkiego i pozwalanie tak naprawdę ludziom na odejścia, ale na jeszcze jedną rzecz właściwie chciałem zwrócić uwagę. Te misje, na które jeździliśmy, całkowicie abstrahując od ich formalnych nazw czy charakteru, to jednak były, tak idąc trochę inne nazewnictwo, w inną nomenklaturę. Typowo bojowe, były takie bardziej spokojniejsze, stabilizacyjne, ale były też o policyjnym czy takim mieszanym policyjno-wojskowym charakterze, ale też wiele wniosło, jeśli chodzi o wojska właśnie pod względem tym logistycznym, więc jak się okazuje, bardzo wiele aspektów zostało, nie chcę powiedzieć, że przećwiczonych, ale w pewien sposób sprawdzonych, zweryfikowanych. To wszystko były operacje ekspedycyjne, czyli te, które się działy poza terytorium NATO, poza terytorium Unii Europejskiej, które wymagały przetransportowania na znaczną odległość ludzi, środków zaopatrzenia i sprzętu, czyli zorganizowania transportu, tego strategicznego, mówimy o przerzucie potem na miejscu, tego już na poziomie taktycznym. No, największym takim egzaminem to była misja w Czadzie. Operacja w Czadzie, ta najpierw europejska, potem ONZ-owska Minurkat, w której brały udział bodajże chyba nawet 40 państw, to sporo tego było, ale ja to oceniam, że to była taka operacja, próba generalna przed ewentualnym użyciem grupy bojowej Unii Europejskiej, która ma w zakresie tam działania mieć do tych 6000 kilometrów, czyli cała Afryka prawie do granic Republiki Południowej Afryki. Wszystkie były kolonie francuskie, brytyjskie, niemieckie, jak to się mówi, mogą być objęte w jakiś sposób tam działaniem kryzysowym Unii Europejskiej. No, logistyka przez to dostała, można powiedzieć, możliwość wykazania się. Z tym, że zdroworozsądkowo logistyka polska wykorzystała wsparcie innych państw. Dużo korzystaliśmy na miejscu. Mimo wszystko, mimo tych wszystkich lat nie dorobiliśmy się jednej rzeczy. Nie dorobiliśmy się w Polsce polskiej firmy logistycznej, która wspiera polskich żołnierzy wykonujących zadania poza granicami państwa. To muszę wejść tutaj z pytaniem, Andrzeju. Czy powinna to być firma zewnętrzna, idąc trochę w stronę amerykańskich rozwiązań, czy może w ramach armii coś powinno powstać? Jeżeli chodzi o armię, to ta firma to dalej będzie wojsko. Do czego zmierzam? Tu chodzi o to, że te państwa, które prowadzą operacje ekspedycyjne i są do tego przygotowane, a to są w tradycji, no, mamy armię amerykańską, która wszystkie wojny, które prowadziła, ostatnią nieekspedycyjną to była ich wojna domowa, a tak to prowadzi działania ekspedycyjne, armia brytyjska, armia francuska, posiadają firmy cywilne, które współpracują z armią, w których to firmach cywilnych pracują, tak faktycznie mówię, pracują, już nie służą, ale pracują żołnierze rezerwy, którzy odeszli z jednostek logistycznych do cywila i w dalszym ciągu realizują pracę cywilną. Jakie to daje plusy? Daje to plusy takie, że zawsze, nie tylko w Polsce, ale określa się wielkość kontyngentu wojskowego. I wtedy, jeżeli mamy firmę cywilną, logistyczną, to my możemy sobie zredukować personel logistyczny kontyngentu do minimum, do jakby zarządzania tą firmą, a cały limit, który Polska na siebie przyjęła, włożyć w ten cały limit wojska pododdziały operacyjne. Ponieważ firma cywilna nie wchodzi rachunkowo, liczbowo w zakres określony przez postanowienie prezydenta. A trzeba wziąć pod uwagę, że jak wysyłamy mały kontyngent, to tam 10 do 15% to muszą być logistycy przy takim 100-osobowym kontyngencie. Przy większych kontyngentach, tam, które mają tam 2000, to ilość logistyki spada, mówimy o Narodowym Elemencie Wsparcia do 3-4%, ale tam są jeszcze pododdziały logistyczne, także i tak jest to jakiś fragment. A firma logistyczna jest w stanie przejąć zadania i co ciekawe wykonywać je zgodnie z normami jakościowymi obowiązującymi w Unii Europejskiej, co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o jakość żywności, jakość wody, czyli jest w stanie gwarantować usługi logistyczne na wymaganym standardzie, ponieważ zgodnie z naszym prawem my kupujemy usługi logistyczne w rejonie działania kontyngentu u lokalnych kontraktorów, ale jakość oferowanych usług przez lokalnych kontraktorów jest, można powiedzieć, porównywalna z ogólną jakością usług w danym państwie. I okazuje się, że na terenie Afryki, przypuśćmy, różnica między jakością, wymaganą jakością usług, jakością produktów żywnościowych może się znacząco różnić od jakości, którą wymaga Unia Europejska. A konsekwencją jest potem, że żołnierz musi pewne rzeczy z tym, korzysta potem z tej logistyki i jak to zresztą w iluś tam mediach było, jak wrócili nasi żołnierze z Czadu, to olbrzymia większość wróciła z nich z tak zwanym obcym środku, co było spowodowane, można powiedzieć, inną jakością wody dostarczaną przez lokalnych kontraktorów. No jest to coś, co zawsze się, przed czym żołnierzy się przestrzega, ale czasem trudne do uniknięcia. Owszem, tylko chodzi o to, że ta woda, którą zakupywano, pochodziła z lokalnych źródeł, że się tak wyrażę. To już była ta część ONZ-owska misji, ponieważ przez pierwsze dwie zmiany była logistyka francuska i była francuska firma Economie d'Armée, która sprowadzała to wszystko z Europy. Francuzi nie bazują na lokalnych źródłach wody, bo się też już nauczyli. Oni tam prowadzą te działania, więc wiedzą, że muszą mieć firmę francuską, która ich zasila z Francji. Polska tej lekcji nie przerobiła. Jeżeli by nam przyszło działać samodzielnie w Afryce, musimy się przytulić do kogoś, kto ma firmę europejską. Ciekawa obserwacja, nie ukrywam. Tylko chciałbym, żebyśmy jednak poszli do tego naszego głównego wątku. Oczywiście tego nie porzucamy, bo pewnego rodzaju myśl czy pytanie chciałbym sformułować w ten sposób. Skoro mamy pewne doświadczenia i te pozytywne, i te negatywne i oczywiście staramy się wszystko robić jak najlepiej, bo nie można chyba zarzucić, że źle pewne rzeczy celowo były robione, to jednak dzisiaj jest pomysł na formowanie nowych jednostek, na nową liczebność sił zbrojnych, na pewne zakupy, na to, gdzie jednostki będą miały się znaleźć. Czy te nasze tak naprawdę doświadczenia spoza Unii Europejskiej, spoza obszaru natowskiego jesteśmy w stanie przenieść przy tych dzisiejszych i wykorzystać przy tych dzisiejszych zmianach? Czy według Ciebie one nie do końca mają znaczenie i tak to musimy zrobić na pewnego rodzaju polskim podwórku i po polsku? Ten temat bym podzielił to zagadnienia na dwa podzagadnienia. Pierwsze to siły zbrojne tu w kraju, które realizują się, przygotowują do działania i zgodnie z przeznaczeniem każdego wojska przygotowują się do wojny, bo to jest cel i istota wojska, tej przyszłej, której jeszcze nikt nie zna ich wymagań, ale w ramach tych przygotowań istnieje coś takiego jak VJTF, czyli siły natychmiastowego reagowania. Są to siły wielkości brygady. W 2020 roku Polska była państwem ramowym do VJTF-u. I te główne siły to wystawiała 21. Brygada Strzelców Podhalańskich. A VJTF działa na kilku kierunkach i niekoniecznie w Polsce. Czyli musi być zdolny również do otrzymywania zaopatrzenia z kraju macierzystego, a polska logistyka musiała być zdolna do zaopatrywania. I tu akurat się przydawało to doświadczenie z kontyngentów poza granicami kraju. Ponieważ jak patrzymy na mapę, no to widzimy, jak ta wschodnia flanka wygląda, a zgodnie z postanowieniami jednego ze szczytów NATO, który to uchwalił, no to ten VJTF miał działać na całej szerokości flanki wschodniej, w zależności od tego, gdzie by się pojawiło zagrożenie. Czyli tu już mamy wykorzystanie prosto tych wszystkich doświadczeń, one są magazynowane, można powiedzieć, jeżeli tam, i w Inspektoracie Wsparcia, i w Dowództwie Operacyjnym, które jest odpowiedzialne za użycie sił. Oczywiście Dowództwo Generalne też ma swoje do zrobienia, ponieważ musi te siły przygotować. Mówimy o ilościach ludzi, o sprzęcie, przewidzieć poszczególne warianty. I to się przydaje. No, a jeżeli chodzi o użycie, o przygotowanie, zakupy i nazwijmy to formowanie nowych jednostek w nowych rejonach, no to można powiedzieć, jeżeli Polska w 1999 roku weszła do NATO, najpierw Polska była rozlokowana w tym tak zwanym, tej szarej strefie NATO, gdzie nie można było budować żadnych infrastruktury, na to nie było żadnych stałych baz i tak dalej, ale to się już w chwili obecnej zmienia. W ramach strategicznego przeglądu obronnego w 2016 roku wypracowano pewien model. Ten przegląd składał się z dwóch części, jawnej i niejawnej. Ja będę mówił o jawnej. No i w sumie z tego przeglądu wynika decyzja o wielkości zakupów pewnych elementów uzbrojenia. Na to się nakłada konieczność wymiany sprzętu, która akurat została przyspieszona przez wojnę na Ukrainie, ponieważ sprzęt poradziecki jest obecnie wypychany, żeby był bezpośrednio użyty. Czyli mówimy o czołgach, mówimy o działach samobieżnych. Ja akurat nie mówię o krabach, bo kraby poszły dodatkowo, ale mówimy o hobicach Goździk 2.1, mówimy o samolotach. I następuje wymiana sprzętu. Oczywiście widać z kalendarza, że to nie jest tak, że najpierw kupimy nowy sprzęt, potem wypniemy stary. Tu akurat jest pewna luka. To widzimy w danych, które nas informują o harmonogramie dostaw, przypuśćmy, tych czołgów Abrams czy czołgów z Korei. Niemniej jednak jest to zastąpienie starego sprzętu nowym sprzętem. Na ile realne są, to też tak można powiedzieć głośno myślę, plany rozbudowy wojska, to ja osobiście też uważam, że wojsko zawodowe powinno składać się z ochotników. I jeżeli się uda zdobyć, przypuśćmy, te około 200 tysięcy ochotników w zawodowej służbie, to mi to chwała i cześć ministerstwu. Zwłaszcza, że jest to tyle możliwe, prawdopodobne, że jednostki wojskowe nowe są tworzone w tych regionach kraju, gdzie jednostek wojskowych nie było, a nie czarujmy się, służba wojskowa w korpusie szeregowych pod pewnymi względami w wojsku zawodowym przypomina służbę wojskową w terytorialnej służbie wojskowej, to w WOCIE, to znaczy szeregowi zawodowi też starają się służyć w tych jednostkach, do których mają najbliżej z miejsca zamieszkania. I oględnie mówiąc, Podlasia było trochę daleko do Wesołej, już nie mówiąc o innych rozwiniętych dywizjach typu 11, czyli jest tam pewien potencjał ludzi, pewien procent, który liczy się z tym, czy przewiduje, że chciałby się poświęcić służbie zawodowej, bo jest to jakiś procent w każdej populacji. Jak część chce być strażakami, część chce iść do policji, część chce być żołnierzami. To jest normalne, ludzie realizują te swoje w pewnym sensie plany życiowe, tylko w wielu przypadkach nie mieli jednostek wojskowych w pobliżu. Czy kiedyś były, potem zostały rozformowane, potem te koszary zostały sprzedane, zamiast zostać wydzierżawione. To też jest taka piłeczka w stronę tak zwanego strategicznego myślenia. To już taka mała dygresja, że po prostu mam wrażenie, że w Polsce tak strategów za dużo nie ma na tych stanowiskach, na których powinni być. I czasami liczy się pieniądz uzyskany teraz w dużej ilości zamiast może mniejszej ilości pieniądza, ale pewnego manewru tą infrastrukturą. A wojsko, sprzedając infrastrukturę po rozformowanych jednostkach, pozbawiło się manewru tą infrastrukturą. I w chwili obecnej nie jest w stanie tego odtworzyć w starym miejscu, ponieważ weszły tam niektóre miejsca cywilne podmioty i budowa pewnych stref jest już uniemożliwiona, można powiedzieć. I trzeba budować od podstaw. Być może jest to też jakaś, można powiedzieć, okazja do przebudowy, może do odejścia od systemu garnizonowego, a może jest jakieś to ułatwienie w kierunku budowy baz wojskowych, czyli tych miejsc, gdzie żołnierz może być przeniesiony, ma tam wszystko na miejscu. To też taka kolejna dygresja. Bazy amerykańskie nie mają garnizonów, bo żołnierze amerykańscy mieszkają w bazach, ale w tych bazach, takich miasteczkach 15-minutowych, do którego, jak to się mówi, się dąży obecnie w Polsce, żeby było wszystko w pobliżu, to właśnie oni coś takiego mają. Mają do szkoły średniej. Nauczyciele w szkołach średnich w armii amerykańskiej są uposażeni, jeżeli chodzi o pobory na poziomie cywilnego podpułkownika. Nie wiem, ile to jest w dolarach, ale to jest dosyć wysokie stanowisko w hierarchii pracowników wojska Armii Stanów Zjednoczonych. Także te dzieci mają szansę na, można powiedzieć, normalne uniwersytety, bo też się nauczyciele biją o pracę w takich bazach. W Polsce zależy od garnizonu. Jeżeli mamy zielony garnizon, można powiedzieć, dzieci kadry zawodowej w pewnym sensie płacą swoją przyszłą karierą za obecną karierę ojca. Dlatego też jest w wojsku pewien ruch, żeby zajmować miejsca, stanowiska służbowe w tych garnizonach, gdzie potomkowie, dzieci, synowie, córki mogą skończyć dobrą szkołę średnią i wystartować do dobrego uniwersytetu, który da potem właściwe podstawy do robienia takiej czy innej kariery. Ale można powiedzieć, dość tych dygresji. A jeśli mógłbym się do tego odnieść, bo powiem szczerze, to jest bardzo ciekawa myśl. Niestety, podzielam też tą opinię, że z tą strategią u nas, a raczej osobami, które tym się zajmują, to mówiąc delikatnie, trochę brak kadr, że się tak delikatnie wyrażę. To jest bardzo ważne, o czym mówisz, że należy patrzeć pod kątem człowieka i jego rodziny. To on będzie pełnił najróżniejsze stanowiska od samego dołu struktury po samą górę i należy brać pod uwagę, że on na pewne niedogodności będzie patrzył. Jeżeli one będą za duże, to niestety ostatecznie się z mundurem pożegna. Więc jest to, mi się wydaje, bardzo ważna myśl, o której mówisz. Ale to wszystko, o czym wcześniej wspominałeś, to byśmy po naszemu mogli nazwać kwestią dyslokacji sił i środków. Mówiąc bardziej ludzkim językiem, miejscem, ludźmi, sprzętem. I teraz, wracając już do tych wspominanych liczb, no to w pewien sposób przecież one z czegoś muszą jednak wynikać. Jak według Ciebie odniesiesz się do czego będziesz chciał? Czy jak to jest zrobione, czy jakby to mogło być robione? Bo wiesz, no to są ludzie, to jest sprzęt, to jest miejsce, gdzie to ma być. No i co, jak i kiedy się dobiera, żeby wiedzieć, przecież nie możemy rzucić, że a to tylu żołnierzy, bo trzeba dopasować sprzęt, a nie tyle sprzętu, bo trzeba dopasować ludzi. Musi być miejsce, musi być cała infrastruktura i odpowiednie lokalizacje, aby przecież za szybko tej jednostki nie stracić w momencie wybuchu, czasem i nagłego konfliktu. To jeżeli chodzi o nagły konflikt, no to na chwilę obecną może mówić tylko o jakimś uderzeniu rakietowym. Bo rozwinięcie wojsk to jest rozwinięcie wojsk. Nawet przed atakiem na Ukrainę ono było. Było rozwinięcie. Polska jest za małym krajem, żeby istniała jakaś głębia strategiczna. Przecież to jest taki kwadrat 600 na 600 kilometrów. Pokryty, można powiedzieć, rakietami Iskander z Okręgu Królewieckiego. Nie będę używał innej nazwy, a to żeby nie premiować jednego mordercy. To jest tak, no, prywatna fobia. Ale jeżeli chodzi o te nowe jednostki, to tu przynajmniej jeżeli chodzi o tą nową pierwszą dywizję piechoty Legionów, były informacje, że w ramach rozpoznania rejonu rozmieszczenia zostały przeprowadzone analizy dotyczące ludności, liczby populacji, miejsc pracy, gdzie ci ludzie pracują, gdzie mogliby pracować, kwestia szkolnictwa, kwestia uczelni wyższych, kwestia służby zdrowia, żeby w jakiś sposób to powiązać, żeby służba w garnizonie nie była, tym wybranym nowym, że tak powiem, miejscu służby, nie była uciążliwa, a dawała pewne plusy, żeby można było ludzi w jakiś sposób zachęcić, albo miejscowych, żeby zostali żołnierzami, a trzeba patrzeć też również na absolwentów uczelni wojskowych, no bo kwestia oficerów się dostaje z ośrodków szkolenia, mówimy o podporucznikach, żeby gdzieś tam oni tą służbę mogli zacząć i żeby to nie był, jak to się mówi, tradycyjnie w Polsce zielony garnizon, który owszem daje możliwość rozwinięcia się w służbie, ale wyłącznie w służbie i nic poza tym. Owszem, były takie jednostki w czasie Układu Warszawskiego, które były rozlokowane na podstawach wyjściowych i one miały konkretne zadanie, bo działały, można powiedzieć, etatami pokojowymi, które były prawie równe etatom wojennym. I tu wiem, że jeżeli chodzi o pierwszą dywizję piechoty Legionów, takie prace studyjne były prowadzone i miejsca pod jednostki zostały wybrane z uwzględnieniem właśnie potencjału demograficznego, czyli potencjału, z którego można czerpać tych zawodowych żołnierzy. Z tym, że ja cały czas powtarzam, że myślenie, że mamy tylko armię zawodową, jest to błędne myślenie, bo tak faktycznie w Polsce nigdy nie było pełnej i czystej armii zawodowej. Mając nawet tą armię zawodową kilka lat temu, te 3 dywizje, część brygad była na tyle skadrowana, czy można powiedzieć w tak małym stopniu rozwinięta, że i tak one musiały się mobilizować i bazowały na rezerwistach. To nie było tak, że nas zawodowi obronią. Innymi słowy, przyjęcie sprzętu i sformowanie jednostek nie oznacza, że te jednostki muszą, te bataliony i brygady muszą w czasie pokoju być rozwinięte do etatu W, do etatu wojennego. One powinny mieć obsadę kadrową na etat W, to byłaby idealna sprawa, ale nie muszą mieć wcale ludzi na poziomie obsługa wozu, obsługa działa, wszystkich w koszarach, czyli jako o statusie żołnierzy zawodowych. Popatrzmy sobie na armię szwajcarską. Ona ma sprzęt podobny do sprzętu w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej, ma czołgi Leopard, ma haubice samobieżne, ale tam nie ma żadnych zawodowych do obsługi. Ich armia zawodowa to jest armia instruktorów, która cały czas szkoli, przeszkala i trenuje rezerwistów. I jakoś to jeździ. I co ciekawe, na misji są traktowani jako profesjonaliści. Ostatnio widziałem w Kosowie w 2021 roku, to była moja ostatnia misja w Prisztinie, i kontyngent szwajcarski miał bardzo wysoką renomę, a nie byli to żołnierze zawodowi. To była rezerwa. Ale powinniśmy jednostki wojskowe, czy wręcz całe kompleksy, no sam byłem w takim, gdzie tych jednostek było więcej, to uwzględniać, że nagle jednak będziemy czerpać i przeszkalać tak naprawdę te kwestie, które niestety są przez lata gdzieś, ja bym powiedział, że zaniedbane, że no gdzieś miejsce się musi dla nich znaleźć, żeby ich wkomponowywać w ten system tak naprawdę. Miejsce kiedyś było, ponieważ te wszystkie koszary, które mamy w Polsce, kiedyś były koszarami dla zasadniczej służby wojskowej. Po podjęciu decyzji o uzawodowieniu wojska, konsekwencja była taka, że budynki koszarowe zostały zamienione pod względem przeznaczenia na budynki administracyjno-biurowe. Dobrze, że łóżek koszarowych nie zezłomowano, bo one gdzieś są. Gdzieś są przekawywane i w dalszym ciągu żołnierze na przydziałach rezerwy są utrzymywani. Pytanie, jak wygląda sprawa szkolenia tych żołnierzy, to jest z jednej strony, czyli czy oni byli powoływani, mówimy nawet indywidualnie, jak często, i czy w koszarach wśród żołnierzy zawodowych byli żołnierze, którzy, można powiedzieć, również się doskonalili w takiej roli instruktora. Bo podoficer to nie jest tylko dowódca, ale jest i instruktor i wychowawca, to mi się o tym zapomina. W armii zawodowej też cały czas trzeba wychowywać tego żołnierza, bo to nie jest tak, że jak on zostanie zmieniony mu status na żołnierza zawodowego, to on od razu wszystko wchłonie tą wiedzę, którą powinien posiadać żołnierz zawodowy. W stopniu o wiele wyższym niż szeregowy rezerwy. Nad tym żołnierzem też trzeba cały czas pracować. I tu widzę, że ten system, który obecnie jest wprowadzany, czyli te krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe, ta służba czy później przygotowawcza w pewnych wyznaczonych jednostkach. Teraz widzę, wchodzi te 16-dniowe szkolenie żołnierzy, którzy jeszcze nie byli w wojsku, w 30 wydzielonych jednostkach. No to wymusi na dowódcach jednostek przygotowanie logistyczne pod względem infrastruktury, stołówka i tak dalej, bo też w wielu koszarach stołówki były likwidowane, no bo zawodowi nie są prowiantowani, więc pewne rzeczy trzeba odtworzyć. To powoduje pewne nakłady, ale jest to w jakiś sposób przy okazji odtworzenie infrastruktury. A czy w takim razie ta rezerwa stanie się jednym z takich priorytetów? No bo umówmy się, żołnierze z pewnym doświadczeniem bardzo często gdzieś tam wskazują to, o czym też ty mówisz, że jednak armia zawodowa tak, jak najbardziej potrzebna, ale jednak to ta rezerwa jest tym ważnym elementem, bo to ona będzie przecież uzupełniać braki, które też się umówmy, muszą następować, tak? Nie da się prowadzić działań bez strat własnych. Oczywiście, ale z drugiej strony popatrz, że mamy w Wojsku Polskim kilka jednostek ukompletowanych bardzo wysoko, ale są też takie, które są symbolicznie ukompletowane. Że są brygady, które mają, nie wiem, 300 ludzi czy 400. To jest tylko kadra. Ona i tak musi wchłonąć rezerwę. Tylko tego się nie widzi, bo cały czas mówimy, mamy żołnierzy zawodowych. Ta nasza rezerwa nieprzeszkolona od 2009 roku nie produkujemy rezerwistów. Mówimy produkujemy, w cudzysłowie oczywiście, czyli nie przygotowujemy rezerwistów, którzy by zastąpili tych starszych, no bo z reguły tak było, że świeżo po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej taki żołnierz rezerwy szedł na przydział do jednostki operacyjnej. I on był na tym przydziale kilkanaście lat, ale potem wiadomo z wiekiem, już lat 40, to już go wycofywali, dawali tam młodszego, a ten żołnierz 40-letni mógł być przesunięty na przydział do jakiejś jednostki, można powiedzieć już nie pierwszoliniowej, już nie operacyjnej, ale takiego czy innego poddziału logistycznego, który nie musiał być tak często powoływany na ćwiczenia. Ale jeżeli od 2010 roku mamy już 13 rok bez produkcji bez uzupełniania rezerw, to nam rok w rok roczniki schodzą. Można powiedzieć, jakoś się ratować, przedłużając czas służby. Obecnie zgodnie z ustawą do 55 roku życia można szeregowego powołać, a podoficera i oficera do 63. I tu już trzeba zacząć poważnie myśleć, żeby w jakiś sposób tą rezerwę uzupełnić. Ale to są ilości typu kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy rocznie. I pod warunkiem, że oni jeszcze będą cały czas w dyspozycji, to znaczy, że nagle 1/3 z nich nie emigruje za chlebem, skutkiem czego zeszliby, jak to się mówi, z ewidencji przynajmniej tutaj tych centrum rekrutacji. Czyli coś trzeba robić. W chwili obecnej kierunek idzie na ochotników. Uważam, że to jest słuszne z punktu widzenia taktycznego, ale z punktu widzenia strategicznego jest to według mnie ryzykowne. Dlaczego? Jeżeli obserwujemy na Ukrainie wojnę w pewnym sensie na wyniszczenie, zarówno materiałowe, jak i personalne, czyli są straty w ludziach, prawda? Wrócę teraz do historii. Mamy I wojnę światową, mamy Wielką Brytanię, gdzie jest werbunek ochotniczy. Idzie do wojska, można powiedzieć, najbardziej patriotyczna młodzież, którą potem pochowano do 1916 roku na polach Flandrii. Czyli poszły całe roczniki z tych szkół, które przygotowywały brytyjską elitę. Z tych Eton, Oxfordów i tak dalej. Dopiero potem Brytyjczycy się zorientowali i wprowadzili pobór, który, można powiedzieć, te straty rozkłada wtedy na wszystkie warstwy społeczne. To już było troszeczkę za późno, bo się Brytyjczycy, można powiedzieć, pozbyli tych ludzi, którzy powinni kierować Wielką Brytanią na wielu poziomach 20 lat później. I efektem ubocznym było, że ta Wielka Brytania mimo wszystko siadła, można powiedzieć, bo nie miała już ludzi takich, jakich powinna mieć. Innymi słowy, taktycznie, na poziomie taktycznym mieć ochotników to jest super, bo najłatwiej się dowodzi ludźmi, którzy chcą to robić, nie trzeba nikogo zmuszać. Ale jeżeli oni ponoszą straty, to patrząc na wielkimi liczbami, maleje nam potencjał tych ludzi, którym na czymś zależy. Tu nie będę używał dużych, wielkich słów, ale tych, którzy wiedzą, że się biją za sprawę, a ocalili nam ludzie, ci, którzy się migali od działania. On na ochotnika nie pójdzie, on jest tu, wiadomo. I po takiej wojnie, czy zwycięskiej, czy nie, można powiedzieć, geny zostaną przekazane następnemu pokoleniu i wartości tych, którzy ocaleli. Co potem może się okazać jednak niezbyt korzystne dla kraju. Sorry, że tak to ująłem. To są tego typu moje przemyślenia, które powodują, że jednak celowym byłoby wprowadzić, nie mówię o służbie wojskowej, ale o szkoleniu wojskowym. My zapominamy, że oprócz zasadniczej służby wojskowej, że żołnierz siedzi w koszarach, jest możliwość przeszkolenia go podczas ćwiczenia wojskowego. Czyli on może siedzieć w koszarach, być szkolonym tylko na czas szkolenia, nie na czas żaden czekania i realizuje potem siebie w życiu cywilnym swoje cele. Nie trzeba wtedy go zabierać na rok jak kiedyś, czy na 2 lata i przygotowywać do wyzwolenia Europy Zachodniej. Andrzeju, pułkowniku, doktorze, w formie małego podsumowania, to wszystko, o czym mówiłeś, biorąc oczywiście pod uwagę, w aspekcie tego wszystkiego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, biorąc pod uwagę cały ten proces modernizacji bardzo szeroko rozumowany przez wspominany już sprzęt i ludzi i tak dalej, idziemy w dobrym kierunku, czy według Ciebie jakiś inny byłby preferowany model naszego działania pod kątem bezpieczeństwa narodowego? Ten kierunek jest dobry, tylko on powinien być uzupełniony, w mojej ocenie, przypuśćmy, takim przeszkoleniem na poziomie wiekowym, można powiedzieć, ostatniej klasy szkoły średniej mówimy o tym przeszkoleniu podstawowym, szeregowego oraz w ramach studiów na poziom podoficera i oficera. Wtedy mamy przygotowane rezerwy bez odrywania ludzi od życia cywilnego czy od życia zawodowego, bo dopóki młody człowiek jest w szkole, to on się uczy, dopóki student jest na uczelni, on też się uczy, studiuje. I wtedy mamy ten zasób rezerwy, który można wykorzystać. Oczywiście przy założeniu, że jak już jest specjalistą, ma być obsługa haubicy, to on jest do końca służby w rezerwie obsługą haubicy. Nikt z niego nie będzie robił potem marynarza na przeszkolenie. Bo ja już kiedyś szkoliłem marynarzy, przerabiałem na rachmistrzów artylerii. Więc wiem, że to po prostu nie jest dobry pomysł. A takie kiedyś były. Tu jeszcze wracając do jednej rzeczy, bo jedna rzecz nam umknęła, kontyngenty wojskowe, kierunek. W wielu kontyngentach wojskowych istnieje taka część ludzi, która nazywa się wkładem narodowym do dowództw i sztabów. Każda operacja ma swoje HQ, swoją kwaterę główną. Jeżeli Polska daje ludzi do okopów, jak każdy kraj, to też powinna mieć prawo do włożenia iluś oficerów i podoficerów do dowództwa danej operacji, żeby mieć wpływ, ale i informacje, co się dzieje, jak się dzieje. I tak faktycznie z moich obserwacji wynika, że jak się w poziomie międzynarodowym ocenia kontyngent, to tak faktycznie przez pryzmat ludzi, którzy pracują, którzy służą w tej kwaterze. Możemy mieć bardzo dużo ludzi w okopach, ale tego nie widać. I teraz podam. Polski kontyngent wojskowy Unifil to jest batalion polsko-irlandzki. Tam mamy cały kontyngent. Mamy jeszcze chyba kilku oficerów w sztabie brygady, to jest sektor West na poziomie brygady, ale nie mamy nikogo w HQ na górze w kwaterze Unifilu. Nikt tam miejsca nie zrobił. Tam nie mamy żadnego naszego człowieka. Czyli jeżeli mamy polski kontyngent Kwor, mamy kompanię w bazie Kamno Nowoselo, mamy w sztabie brygady kilku oficerów, mamy również tam bodajże 8 oficerów w HQ, ale patrząc proporcjonalnie, to myśmy tam powinni mieć ze 20 lub 30 ludzi, bo polski kontyngent jest obecnie chyba 4. czy 5., jeżeli chodzi o liczebność kontyngentów w Kworze. Więc również ci oficerowie powinni być 4. lub 5. ilościowo w HQ. Tego nie ma. Mamy pewien problem z obsadą wyższych stanowisk. Mamy w Polsce za dużo niezastąpionych ludzi. Innymi słowy, ciężko wydostać z naszych sztabów kogoś, żeby tam można było pchnąć na 6 miesięcy na misję, żeby ten oficer, można powiedzieć, się doszkolił czy nauczył pracować w kwaterze natowskiej, bo przypuśćmy kwatera Kworu, ona działa według zasad obowiązujących w NATO. Są państwa, które sobie przeszkalają idealnie swoich ludzi. Przy okazji misji, jeżeli chodzi o Unifil, Włosi dają sztab brygady tam do sektora West i 1 lub 2 bataliony jako odwodowy. I cały czas się szkolą, udoskonalają za pieniądze ONZ-u, na które my się też składamy. Węgrzy pchają do Kworu non-stop, co 3 lata tam każdy Węgier znowu jedzie, więc mówimy o żołnierzu zawodowym, że raz na 3 lata jedzie do Kworu na pół roku i tam są ładnie obciążeni, ale mają przez to armię niesamowicie zgraną pod tym, przygotowaną pod względem interoperacyjności ze strukturami natowskimi za pieniądze NATO. I kwestia potem postrzegania danego państwa właśnie przez grupę, silny zespół dobrze przygotowanych oficerów. Są widoczni. My tam jakościowo jesteśmy ładnie postrzegani, ale na zasadzie, że to jest dobry porusznik, to jest dobry kapitan. Bo nawet mamy problem, żeby tam poprosić o wyższe stanowiska. Wiem coś o tym, bo sam się 4 miesiące staram się tam wyjechać, więc wiem, że nie jest łatwo, jeżeli człowiek jest uważany za niezastąpionego na terenie kraju. Taka pułapka profesjonalizacji, którą już mieliśmy, zwłaszcza kiedy na początku naszej przygody natowskiej. Świadomie czy nie, Andrzeju, poruszyłeś, a właściwie otwarłeś wiele kolejnych drzwi i pomieszczeń, które będę chciał z Tobą penetrować w trakcie naszych kolejnych rozmów, do których już Cię serdecznie zapraszam. Nie ma problemu, jeżeli to będzie tylko jawne, to jestem mile zaskoczony, że dalej chcesz brać mnie na przesłuchanie, że się tak wyrażę. Teraz na nasze wieczorne rozmowy. No właśnie, nie będę już tego zgłębiał. Kto słuchał na początku, to wie, o co chodzi. Dzisiaj moim Państwa gościem był pułkownik rezerwy dr Andrzej Łydka, weteran wielu misji zagranicznych, oficer Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pasjonat historii wojskowości, związany ze Stowarzyszeniem Historyków Wojskowości. Kłaniam się, panie pułkowniku, bardzo serdecznie dziękuję. Ja również dziękuję, bardzo pozdrawiam. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem nacelowniku.artur.tel. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/Na Celowniku.